What the fuck? Witam. Zima wróciła jak stoch z pucharem świata, dlatego dzisiaj zrobimy sobie troszkę ciepełka i obejrzymy odcinek serialu Pamiętniki z wakacji. Zapraszam. Dobrze wiesz, że to był nasz najlepszy czas. Ta blask tego zawsze będzie ci brak. Zapamiętaj ten czas. Bohaterami tego odcinka są Tomasz. Laskom podobałem się moje mięśnie i mój styl. Mam nadzieję, że dzięki nim osiągnę sukces w internecie i obejrzy to mnóstwo osób. Magda. Chcę spędzić super urlop i przy tym zostać sławna. Wszystko filmujemy, a potem rzucamy do sieci. Wiem, że ludzie nas pokochają. Klaudia. Mam idealne ciało i jestem pełna uroku. To jest właśnie klucz do uzyskania sukcesu. I PZ. Tu się dzieją rapsy, tu się dzieje naprawdę. To jest prawdziwy life. A gdzie masz plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi? No z czym do ludzi? Na Gran Canarię przyjechała czwórka znajomych z Warszawy. Zamieszkają w tym ekskluzywnym domu. Wszyscy mają jeden cel. Chcą być sławni, dlatego zabrali ze sobą kamerę. Chcą być sławni, dlatego zabrali kamerę. No w sumie jeszcze hodowla mrówek i wyświetlenia będą śmigać jak pedofil po Legolandzie. Z Tomkiem wymyśliliśmy, że będziemy sławni i nakręcimy te filmiki. To jest idealna sceneria. No, tylko wiadomo, że to ja będę w centrum zainteresowania. Ej, nie, no, obczajcie to! Ja w ogóle jaki salon, ale ogromny! A ja znowu nie zapiąłem rozporka. Jakie niesamowite kapelusze! Zerwujemy ten pokój, z Klaudusią bierzemy podwójne łóżko. Co? Więc papa, znajdź sobie swój. Dobra, zresztą ja tu nie przyjechałem spać, dziewczyny. Stary, zobacz mój pokój! Od zawsze miałem miejsce przywódcy. Zresztą jestem Dynamo, napędzam wszystko, co się rusza i wszystkich. Dynamo, twoi rodzice to pewnie żałują, że było... Dymano. Bo ja wam powiem prawdę, ani twoja klata, ani twoje rapsy się nie sprzedadzą, tylko moje piękne ciało. Człowieku, ty się zagubiłeś w kolejce po rozum? Cały Wojtyś, dokładnie. No to trzeba otworzyć najpierw, teraz kamerę. Skąd mam wiedzieć, jak się obsługuje tą jego kamerę? Najważniejsze są moje rapsy. Aj, jesteś niesamowity. Stary. Pokaż mi tą bułę. Ale ja mam tylko chleb. Dziewczyny lubią, jak im się pokazuje chleb. Pokaż mi tą bułę. Zobacz to. Najlepszy, stary. Ciekawie niż ty. Nasze tak. Ciała są najlepsze. W kategorii parcia na szkło ktoś tu nieźle przydejnił. Oj, żartuję. Ja mam duży szacunek do ludzi, którzy mają takie parcie na szkło. A w ramach szacunku cofnąłbym się do czasów Azteków albo Majów i na legalu obdarł ich ze skóry i wrzucił do studni. A nie, to musiały być dziewice. Fuck, już nigdy nie będzie padał deszcz! My z Magdą wiemy, jak to zrobić. No ale byście coś ciekawszego zrobili, jakieś plan czy coś. Słuchajcie, Jacek przyjechał. PZ i TD w jednym odcinku. Jacek jest wspaniałym ziomkiem. Zresztą nieraz nim odkręciłem szaloną wiksę. Jeżeli ten kumpel Tomka będzie takim samym narcyzem jak on, to ja nie wiem, jak ja tutaj z nimi wytrzymam. Aha, przeszkadza ci to, że Tomek jest narcyzem. Aha! Ani twoja klata, ani twoje rapsy się nie sprzedadzą, tylko moje piękne ciało. Wojtas! Wo! Siemano! Cześć Jacek! Siema! No i Klaudia, zwana rakietą. Cześć! Cześć Jacek! Fajnie, że przyjechałeś, spędziłem tutaj niezłe wakacje. Co nie jest gotowanie, tylko wrzucanie kiełbasek na ruszt. Każdy to potrafi. Magda, przestań! A co, twoja dziewczyna jest dumna, że robisz jej takie obiadki, co? Masz dziewczynę, tak? Tak, ale ona nie je mięso. Twoja dziewczyna jest pedałem? No to słabo jak wegetarianka. Nie wiem, jak można jeść same warzywa. Trzeba nabierać na widelec wszystko, co wygląda bardziej jak papryka niż boczek skarbie. No właśnie, o wilku mowa. PZ? TD? I wilku? Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. O wilku mowa. Wojtek postanowił działać sam. W swojej sypialni ustawia kamerę i robi prywatne show. Ma nadzieję, że dzięki temu wkrótce zrobi karierę jako raper. Taki ze mnie wariat w stylu militaria. Mam dobre rymy i rzucam je na Gran Canaria. Jestem głodny sukcesu jak ten gość z ekspresu. Jestem głodny sukcesu jak ten koleś z ekspresu. No ziomek, ty bez tego plecaka to daleko nie pociągniesz z tym rapsem. Jestem głodny sukcesu jak ten koleś z ekspresu. Piszę rymy do notesu, robię kupę do sedesu, a potem Grammy. Biacz! A moje rymy na wolno są laski jak gorące porzu. Co ty robisz? Jestem pewien,
że moje rapsy są mega fajne. Ale to tylko jeden z efektów ubocznych lobotomii. Będę najfajniejszy w internecie. Uśmiechnijcie się, dawaj Jacek, co z tobą? No właśnie, mordor, coś. Dawaj, no. Serio, no panowie. Dobre rapsy. Schowaj to. Dawaj, no, rób coś fajnego, ziom. Generalnie uważam, że terroryzm nie jest fajny, ale chyba się zgodzicie, że akurat w tym przypadku przydałby się jakiś oszołom w pasie szachida i z chęcią poznania 72 dziewic w trybie now. Ja jestem za. Stary, ale my tu robimy fame. Niżej, Jacek, niżej. Panowie, jeżeli to będzie w sieci, to będzie tragedia. To będzie tragedia. Jaka tragedia? Nic się nie dowie. Będzie miał ten filmik na pewno dużą oglądalność. Schowaj tą kamerę. O, tak. Bardzo dobrze, Jacek. Dzieje, słuchajcie. Dzieje się, smaruje jej plecy olejkiem, czegoś takiego internety jeszcze nie widziały. Ta kariera nie może nie wypalić. Ktoś chętny z tym pasem szachida? Jacek jest żałosny. Ma dziewczynę w Polsce, a daje się uwodzić Klaudii. Co to ma być? Mam nadzieję, że za to zapłaci. To Klaudia jest prostytutką? Klaudia szybko przekona się, jaki jest beznadziejny. W końcu po południu zaczyna się dziać coś interesującego. Kiedy chłopcy wychodzą do ogrodu, zastają Magdę i Klaudię. Mówiłem, wczoraj nie jadła mięsa, dzisiaj homo, naukowcy się nie mylili. Mamy hit, mamy szlagier, pierwsza klasa. Ojej, tą kamerą. Klaudia jest moją przyjaciółką, ale od dawna mi się podoba, dlatego się z nią całowałam. Wreszcie spełniło się moje marzenie. I to się nazywa ambitna dziewczyna. No wiesz, no dość ciekawa i intrygująca sytuacja tu miała miejsce, więc tak, jestem ciekaw. Nie widzę w tym nic dziwnego. Miałyśmy ochotę całować się z Magdą, to się całowałyśmy. I bardzo dobrze. Dokładnie takie samo podejście miały dziewczyny z Two Girls, One Cup, tylko im się dodatkowo chciało kupę. Nie do sedesu. Smacznego. Było to bardzo przyjemne, a ja nigdy nie ukrywałam, że podobają mi się jaki mężczyźni, taki kobiety. Gdzie do cholery jasnej są moje nagrania dzisiaj? To ten czerwony guziczek z napisem RED nie był tylko do ozdoby? Watsonie, zanotuj! Dobra, wiecie co, bawcie się. Dobra, Wojtek to skończony idiota, skasował moje filmiki, mojego bicepsu, tricepsu. Nic kompletnie nie ma, tylko ten jego żałosny rap. Skasował wszystkie buły? A dzieci w Afryce głodują! W ogóle? Masz jakiś planik? Coś w pomyśle? Nie wiem, może jakaś impreza gdzieś się wyskoczy na jakiegoś drinka. Tak, wiesz, zrelaksować się na spokojnie, bez jakichś tam nerwów i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest bardzo dobry pomysł, nie? Ale co ty robisz? No, zwariowałaś? Nie, jakby zwariowała, to by robiła tak. Nie robi. Następnego dnia Tomek postanowił przeprosić swoich przyjaciół za wczorajsze zachowanie. Przygotował dla nich niespodziankę. Młody mężczyzna liczy na popularność, którą ma zamiar zdobyć w sieci. Mam nadzieję, że się uda. W Rybackiej. Dlaczego? Dlaczego masz humor? A, pokłóciłem się z dziewczyną. Nie chcę o tym rozmawiać. Jeszcze wiesz, dodatkowo zobaczyła ten film w internecie, co oni wrzucili. Że ciebie smaruje olejkiem. Przecież nic się nie działo, więc nie wiem, o co jej chodzi. Cały czas mi na niej bardzo zależy, jest dla mnie kimś ważnym. Kocham moją dziewczynę, ale te jej sceny zazdrości są nie do wytrzymania. W ogóle dziewczyny są jakieś dziwne i czasem strasznie irytujące. Dlatego mężczyzna wymyślił węzeł i zamykane drzwi w piwnicy. Tym razem Jacek jest bardziej otwarty na wdzięki Klaudii. Ona robi cię wpalona. Kronię bambuką? Tak. Słuchaj, ona od dawna kocha się w Tomaszu. W naszym domku? Tak. Ja ją znam, więc dobrze wiem, znam ją. Nie, no ja muszę z nią porozmawiać. Że tak nie, no przestań, co ty? Nie wierzę, że Klaudia jest taka podła. Ale przynajmniej cię księżyc nie razi, ziom. Ja nie wiem, co ona sobie w ogóle myślała. Słuchaj, jak ty jej to powiesz, że ja ci powiedziałam, to ona się śmiertelnie na mnie obrazi. Słuchaj, załatw to inaczej. Po prostu olej ją, wiesz? Tylko pamiętaj, że za to się dodatkowo płaci. A, olej, w sensie zapomnij. Dzwonił menadżer tego klubu, w którym byliśmy, widział mój taniec w internecie i jest zainteresowany jakąś współpracą. Jestem ciekawa, co ma mi do zaoferowania. Na razie nie mogę nikomu o tym powiedzieć. Klaudia spotyka się z menadżerem klubu. Masz świetne ciało, dobrze się ruszasz. Ty, jak masz nieziemski, będzie największą atrakcją w klubie. Klaudia jest świetna, ma genialny tyłek. Czy to nie jest delikatne językowe nadużycie? I tyłek jest genialny? To co powiemy o Pitagorasie, że całkiem dobrze dodawał i odejmował? No chyba tak, bo genialny mamy już zarezerwowany na jej tyłek. Wiem, że to jest nie w porządku wobec moich znajomych, ale dla mnie moja kariera jest najważniejsza i muszę o nią zadbać. Jeżeli się wszystko ułoży, wtedy im o tym opowiem, a jak na razie muszę wymyślić plan, jak ich trochę okłamać. Dzisiaj w klubie gra znany DJ. DJ Magik. Bardzo lubię cię, chciałbym sobie
co wymyśli, żeby ich oszukać. Bo wiecie co, już po drodze zaczęłam się po prostu źle czuć. Chciałabym z nią zostać i się nią zaopiekować, ale ona woli zostać sama. W dzisiejszej nocy Klaudia chce za wszelką cenę wykorzystać swoją szansę. Ty zobacz, co tam tańczy. Ty, to jest rakieta. Ej, zobaczcie, kto tam tańczy. Nie no, kurwa. Ej, o co tu chodzi? Nie no, nie wierzę w to, no co ona? Stary, chora była, a teraz... Stary, a teraz lizę rurę. Może to jest rura generująca rutinoskorbin? Głupio wyszło, że mnie tu zobaczyli, bo się wydało, że kłamałam. Ale z drugiej strony ten klub to jest dla mnie szansa, żebym wypłynęła i po prostu się balansowała. Szukasz fejmu? Chcesz się wylansować? Jeszcze dziś lisz rurę. To samo powie ci Marta Linkiewicz, a ona ma rutinoskorbinie w organizmie potąd. Lisz rurę! Klaudia jest w swoim żywiole. Widać, że świetnie się bawi w towarzystwie nowo poznanej koleżanki. Tylko Magda nie bawi się dobrze. Nie może znieść widoku swojej przyjaciółki tańczącej z inną dziewczyną. No, a dzieci w Syrii się skarżą, że mają ciężkie życie. Że bucika zgubił. Nie ma nóżki, nie ma bucika. Muszę w końcu zebrać się na odwagę i powiedzieć Klaudii, co do niej czuję. Nie mogę dłużej tego trzymać w tajemnicy. Chodzi o ten ostatni pocałunek. A co z nim było? Dobry żart. Zabawny. Chyba dla ciebie, bo ja no się tam. Widziałam na poważnie. Ale jak to na poważnie? Czekaj, co ty chcesz mi w ogóle powiedzieć? Że nie je mięsa. Magda, owszem, ja się spotykałam, ale to były jednorazowe jakieś wypady. Ja wolę facetów. Nie spodziewałam się, że tak zignoruje moje uczucia. Zraniła mnie. Chciałabym zapaść się pod ziemię. Po tym, jak Klaudia mnie potraktowała, nie chcę z nią w ogóle rozmawiać. Dla mnie ta sprawa jest zamknięta. Nie chcę ze mną rozmawiać, odpycha mnie. Nie wiem, co. Wiecie co? To poczekajcie, może ja z nią porozmawiam. Ale ona woli pierogi. Boże, kocham cię jako przyjaciółkę i nie mówię nie. Ale słodka z was para. Co? Musisz być z Magdą? Jesteście piękne. Patrzcie, to Klaudia i Magda, trzymamy za was kciuki. A widzicie? A mówiłem, że to życie pisze najlepsze scenariusze. To jest jedno z tych zdań, których na pewno nie usłyszymy na rocznicy smoleńskiej. Dzwonili z piekła. Potwierdzili rezerwację, właściwie to próbują się dodzwonić już od dowcipu z bucikiem. Kto idzie ze mną? Dziewczyny pogodziły się, a nasz ostatni filmik zdobył mnóstwo lajków. I to już koniec naszej przygody w świecie pamiętników ze wakacji. Dzięki temu odcinkowi wiemy, jak można jeść same warzywa. Ogłoszenie parafialne! Po pierwsze piątka dla wszystkich moich patronów. Po drugie napiszcie swój wakacyjny raps w stylu naszego mistrza rapsu. Po trzecie pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Przesyłajcie swoje propozycje do nowych odcinków i do zobaczenia w następnym. Buja! A gdzie masz? A gdzie masz plecak? A gdzie masz plecak pełen keszu wypełniony aż po... Dzięki temu odcinkowi wiemy, jak można je... Jak co?